Życie Jezusa Według objawienia błogosławionej Anny Katarzyny Emerych. Wstęp. Anna Katarzyna tak opowiadała o tym, co widziała podczas zachwycenia, będąc jeszcze małym dzieckiem. Rozważając w piątym czy szóstym roku życia, pierwszy artykuł składu apostolskiego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi, różne obrazy o stworzeniu nieba i ziemi stanęły mi przed oczyma. Widziałam upadek aniołów, stworzenie świata i raju, Adama i Ewy, oraz grzeszny tychże upadek. Sądziłam, że każdy człowiek widzi te tak samo jak wszystkie inne przedmioty, i dlatego też opowiadałam o tym śmiało rodzicom, rodzeństwu i przyjaciółkom. Wreszcie jednakowoż spostrzegłam, że się ze mnie śmiano, pytając mnie, czy posiadam może książkę, w której to wszystko jest opisane. Wtedy ani słówkiem więcej o tych rzeczach nie wspominałam, sądząc, że nie godzi się zapewne o tym mówić. Miewałam te widzenia w nocy i we dnie, w polu, w domu, chodząc, pracując, wśród rozmaitych zatrudnień. Kiedy razu pewnego. Bez najmniejszego podstępu. O zmartwychwstaniu pana Jezusa mówiłam im, to jest z pewnością w przekonaniu, że każdy inny tak samo tę tajemnicę pojmować musi, jako ja ją pojmowałam, nie wiedząc wcale, że ten sposób pojmowania szczególnym jest moim przywilejem, inne dzieci, dziwując się temu, wyśmiały mnie i oskarżyły przed nauczycielem, który mnie surowo upomniał bym sobie w przyszłości podobnych urojeń nie robiła. Miewałam jednakowoż te wizje dalej, a patrzałam na nie jak dziecię, które przypatruje się obrazom i je sobie tłumaczy na swój sposób, nie troszcząc się o to, co ten lub ów obraz przedstawia. Ponieważ zaś częściej widziałam, że te same przedmioty na obrazach świętych w piśmie świętym były przedstawiane w najrozmaitszy sposób, lecz bez najmniejszego uszczerbku dla wiary mojej, więc uważałam te wizje moje za książkę z obrazkami. A przypatrując się tej książce jak najspokojniej wzbudzałam następującą dobrą intencję. Wszystko na większą chwałę Bożą. W sprawach duchowych wierzyłam jedynie w to, co Pan Bóg objawił i przez Kościół święty swój, do wierzenia podaje. Czy tam wyraźnie napisane lub nie napisane. Nigdy też w to, co w zachwyceniu widziałam, nie wierzyłam tak, jak widziałam. Patrzałam na wszystko tak samo, jako przypatrywałam się rozmaitym żłóbkom, które, jakkolwiek były rozmaite, wcale mi nie przeszkadzały. W każdym bowiem żłóbku Cześć oddawałam tej samej boskiej dziedzinie. Tak samo też rzecz się miała z owymi obrazami, przedstawiającymi stworzenie nieba i ziemi i człowieka. Patrząc na nie, oddawałam cześć Panu Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy nieba i ziemi. Upadek aniołów. Najpierw widziałam przestwór, pełen światłości, a w tym przestworze, jako kulę jeszcze bardziej lśniącą, podobną do słońca i leżącą w słońcu, widziałam, tak mi się zdawało, jedność w trójcy. Nazwałam to wszystko zgodą, a widziałam z niej jakoby skutek. Wtem powstały pod ową kulą jakoby w sobie leżące jasne koła, pierścienie i chóry aniołów, niezmiernie jaśniejących, potężnych i pięknych. To morze światłości leżało jakoby słońce pod owym wyższym słońcem. Z początku wszystkie te chóry wychodziły z owego wyższego słońca jakoby w zgodzie i miłości. Naraz Spostrzegłam, że jedna część tych wszystkich kół się zatrzymała, zatapiając się we własną piękność. Czuły własną rozkosz, widziały swą całą piękność, zastanawiały się, tylko sobą były zajęte. Najpierw wszystkie, przejęte uwielbieniem dla Boga, nie posiadały się od rozkoszy i radości. Nagle jedna część, nie myśląc już o Bogu, zapatrzyła się we własną istotę. W tej chwili widziałam, jak owa cała część chórów, jaśniejących, upadła na dół i się zaćmiła. Widziałam, jak inne chóry ich miejsca zajęły. Nie widziałam jednakowo, czy ich ścigały wychodząc z formy obrazu. Tamte stały spokojnie, zajęte sobą i spadły na dół, zaś te, które się nie zatrzymały, wstąpiły w ich miejsce, a to wszystko nastąpiło od razu. Po ich upadku widziałam na dole tarczę ciernistą, jakoby ta tarcza była ich mieszkaniem. Poznałam, że wpadły we formę niecierpliwą. Przestrzeń, którą odtąd zajmowały, była daleko mniejsza od tej, którą będąc u góry zajmowały. Dlatego też wydawały mi się daleko więcej ścieśnione. Od chwili, kiedy, będąc dzieckiem, widziałam, że owe chóry spadły, we dnie i w nocy, bałam się ich działalności. Mniemając zawsze, że światu wiele szkodzą. Zawsze około świata krążą, dobrze, że nie mają ciała, inaczej bowiem zaćmiłyby słońce i patrzylibyśmy na nie jako na ćmy słońca, a to byłoby strasznie. Zaraz po upadku widziałam, że duchy pozostałe wśród kół lśniących korzyły się przed kołem bożym. Błagając, by to, co było upadło, znowu było naprawione. Potem widziałam poruszenie i działanie w całym kole światła Bożego, które dotąd stało spokojnie i, tak jak czułam, na tę prośbę czekało. Po tej akcji chórów anielskich przekonałam się, że odtąd mocnymi pozostać, i już więcej rozlecieć się nie miały. Poznałam też, że taki przeciwko nim zapadł wyrok odwieczny. Walka miała trwać dopóty, dopóki chóry upadłe nie będą przywrócone. A ten czas wydawał się duszy mojej niezmiernie długim, prawie niemożliwym. Walka miała być na ziemi. Zaś tam, u góry, żadnej nie miało być więcej walki. Tak on postanowił. Po takiej pewności nie mogłam już więcej mieć litości z szatanem, albowiem widziałam, że z własnej złej woli gwałtem upadł. Także na Adama nie mogłam się gniewać. Zawsze też litowałam się nad nim, albowiem sądziłam, że to wszystko było przewidziane. Stworzenie świata. Zaraz po prośbie pozostałych chórów anielskich i po poruszeniu bóstwa widziałam, jak około tarczy cienistej po prawej stronie ciemna powstała kula. Teraz oczy zwróciłam bardziej ku tej ciemnej kuli, na prawo od tarczy cienistej, i zdawało mi się, jakoby się coraz więcej powiększała. Widziałam też jaśniejsze kropki wychodzące z masy i pokrywające ją, a tu i ówdzie występujące w szerszej, jasnej płaszczyźnie. Zarazem widziałam postać odgarniającego się lądu od wody. Potem widziałam na jasnych miejscach poruszenie, jakby w nich się coś ożywiało. Widziałam też, jak na lądzie wyrastały rośliny, a wśród tych roślin widziałam żywe rojowisko. Ponieważ byłam dzieckiem, więc sądziłam, że te rośliny się poruszały. Dotychczas wszystko było szare, teraz stawało się coraz jaśniejsze, podobne do wschodu słońca. Było tak jako jest na Ziemi nad ranem, i jakoby wszystko ze snu się budziło. Wszystko inne z obrazu zniknęło. Niebo było lazurowe, a słońce na nim przechodziło. Widziałam tylko jedną część Ziemi oświeconą słońcem, a ta część była bardzo piękną, więc sądziłam, że to raj. Wszystkie zmiany na owej ciemnej kuli wydawały mi się jakoby wypływające z owego najwyższego koła Bożego. Kiedy słońce stanęło wyżej, wszystko wyglądało jak nad ranem, gdy się ze snu budzimy. Był to pierwszy poranek, o czym żadna nie wiedziała istota. Były jakoby już istniały od wieków, były niewinnymi. Gdy słońce szło wyżej, spostrzegłam, że i drzewa, i rośliny coraz wyżej wyrastały. Woda była jaśniejszą i świętszą. Wszystkie inne kolory były czystsze i jaśniejsze. Wszystko było niezmiernie przyjemnym. Nie było też żadnego śladu stworzeń takich, jakie są dzisiaj. Wszystkie rośliny, kwiaty i drzewa inaczej wyglądały. Teraz wszystko wygląda jakby spustoszone i poprzekręcane, jakby zwyrodniałe. Często patrząc w naszym ogrodzie na rośliny i owoce, które w krajach północnych wydawały mi się wielkie, szlachetne i smaczniejsze, jak na przykład pomarańcze, myślałam sobie: Czym te nasze owoce są w porównaniu z owocami krajów północnych? Tym owoce krajów północnych. A nawet jeszcze gorsze są w porównaniu z owocami raju. Widziałam też róże, białe i czerwone, sądząc, że one oznaczają mękę Pańską i zbawienie. Także widziałam drzewa palmowe i wielkie, szerokie drzewa, rzucające cień na wzór dachu. Zanim widziałam słońce, wszystko wydawało mi się małym na ziemi, potem większym, a wreszcie bardzo wielkim. Drzewa nie stały gęsto. Z każdego rodzaju roślin, przynajmniej większych, widziałam tylko jedne, a widziałam, że stały osobno, jak na zagonach w ogrodzie, podzielone na gatunki. Zresztą wszystko było zielone, a tak czyste. I w takim porządku, że wcale nie przypominało, iż tutaj ręka ludzka czyściła i porządkowała. Pomyślałam sobie: Jakże to wszystko piękne, bo jeszcze nie ma żadnych ludzi? Nie było jeszcze grzechu ani zburzenia. Tutaj wszystko zdrowe i święte, tutaj nic jeszcze nie sporządzane. Tutaj wszystko czyste, chociaż nieczyszczone. Płaszczyzna, którą widziałam, była lekko pagórkowatą i roślinami pokrytą. W środku było źródło, z którego wypływały rzeki na wszystkie strony, a z tych rzek niektóre znowu jedna w drugą wpływały. W tych rzekach spostrzegłam najpierw ruch i żyjące zwierzęta. Potem widziałam, jak te zwierzęta tu i ówdzie, z pomiędzy krzewów, jakoby ze snu się budząc, wyglądały. Były oswojone i zupełnie inne, aniżeli dzisiaj. Nawet w porównaniu do dzisiejszych zwierząt, były jak ludzie czyste, szlachetne, szybkie, miłe i łagodne. Trudno wypowiedzieć, jakimi były. Największej części zwierząt nie znałam. Widziałam słonia, jelenia, wielbłąda, a przede wszystkim nosorożca, którego także w arce widziałam, gdzie mianowicie był miłym i łagodnym. Był krótszym od konia, także głowa jego była bardziej zaokrąglona. Nie widziałam żadnych małp, żadnych owadów i brzydkich zwierząt. Myślałam sobie zawsze, że one są karą za grzechy. Widziałam wiele ptaków i słyszałam najmilszy tychże śpiew, jako nad ranem zwykle się słyszy. Nie słyszałam jednak, iżby które zwierzę ryczało. Nie widziałam też żadnego ptaka drabieżnego. Adam i Ewa. Widziałam, że Adam nie był stworzony w raju, lecz w okolicy późniejszej Jerozolimy. Widziałam, jak w postaci jaśniejącej i białej występował z żółtego pagórka, jakoby z formy. Słońce świeciło, a ponieważ byłam dzieckiem, Zdawało mi się, że to słońce światłością swoją wyprowadza Adama z pagórka. Wyglądał, jakoby ze ziemi narodzony, która była dziewicą. Pan Bóg jej pobłogosławił i stała się jego matką. Nie wyszedł od razu z ziemi. Trwało to dłuższy czas. Leżał w pagórku. Oparty na lewą rękę, ramię trzymając nad głową, a cienka mgła, jakby zasłona przezroczysta, go okrywała. Widziałam figurę w jego prawicy i poznałam, że to była Ewa, którą Pan Bóg z niego w raju wyciągnął. Pan Bóg zawołał na nie i zdawało się, Jakoby się rozstąpił pagórek i oto Adam powoli wystąpił. Naokoło niego nie było drzew, tylko małe kwiaty. Także widziałam, że zwierzęta pojedynczo wychodziły z ziemi, a potem dopiero samiczki z nich się wydzielały. Widziałam Adama przeniesionego daleko do wysoko położonego ogrodu, do raju. Tutaj Pan Bóg przyprowadził do Niego zwierzęta. Adam nazwał je po imieniu, a one towarzyszyły Mu, igrając około Niego. Wszystkie Mu przed grzechem były posłuszne. Ewy jeszcze nie było. Wszystkie zwierzęta, którym dał imię, poszły z Nim później na Ziemię. Widziałam Adama w raju, niedaleko od źródła, stojącego w pośrodku ogrodu, powstającego jakoby ze snu, wśród kwiatów i ziół. Jaśniał od światła, lecz korpus jego bardziej podobny był do ciała, aniżeli do ducha. Nie dziwił się niczemu, ani nawet sobie samemu. Jakby do wszystkiego był przyzwyczajonym, przechadzał się pomiędzy drzewami. I zwierzętami, podobnie jak rolnik, oglądający pola swoje. Widziałam Adama na pagórku, przy drzewie blisko wody, leżącego na lewej stronie, a lewą ręką opartego na brodzie. Pan Bóg zesłał sen na niego, a podczas tego snu był w zachwyceniu. Tymczasem Pan Bóg z prawej strony Adama wyjął Ewę i z tego miejsca, na którym bok Jezusa otworzono włócznią. Widziałam, że Ewa była delikatną i małą. Szybko rosła, aż wyrosła i stała się piękną. Gdyby rodzice nasi nie byli zgrzeszyli, wszyscy ludzie rodziliby się wśród snu. Tak przyjemnego. Rozstąpił się pagórek i widziałam u boku Adama powstającą skałę, jakoby z kamieni kryształowych, zaś u boku Ewy powstała biała dolina, pokryta niby delikatnym, białym pyłem urodzajnym. Gdy już Ewa była utworzona, widziałam, że Pan Bóg Adamowi coś dał lub raczej zrobił, że coś do niego się pomknęło. Zdawało mi się, że z Boga, mającego postać ludzką, z czoła, ust, piersi i rąk, wypływają strumienie światła, łączące się w jedną masę, która weszła w prawy bok Adama, a z tego boku Pan Bóg wyjął Ewę. Tylko Adam to otrzymał, a był to zarodek, Błogosławieństwa Bożego. W tym błogosławieństwie była troistość błogosławieństw, które Abraham otrzymał od Anioła. Było jedno co do formy to samo, lecz mniej jasne. Ewa stała przed Adamem, a Adam podał jej rękę. Byli jak dwoje dzieci, niewymownie piękni i szlachetni. Jaśnieli na całym ciele, a promienie jakby przejrzystą zasłoną ich okrywały. Widziałam, że z ust Adama wychodził błyszczący, szeroki strumień światła, a czoło jego miało kształt poważnego oblicza. Około ust było słońce promienne, około ust Ewy nie było tego słońca. Serce wydawało mi się takim samym, Jakie teraźniejsi ludzie mają, lecz piersi otoczone były promieniami, a w pośrodku serca widziałam jaśniejszą chwałę, a w niej mały obrazek, jakoby trzymając coś w ręku. Zdaje mi się, że w ten sposób trzecia osoba w bóstwie była uwydatniona. Widziałam także z jej rąk i nóg wychodzące promienie światła. Włosy jej spadały z głowy w pięciu warkoczach: dwa warkocze spadały ze skroni, dwa spoza uszu, jeden z tylnej części głowy. Zawsze miałam uczucie, że wskutek ran Jezusowych otworzyły się bramy ciała ludzkiego które grzech pierwszych rodziców był zamknął, i że Longinus, otwierając włócznią bok Jezusa, otworzył bramę odrodzenia na żywot wieczny. Dlatego też nikt nie wszedł do nieba, dopóki się ta brama nie otworzyła. Jaśniejące sploty światła na głowie Adama. Uważałam za Jego obfitość, Jego chwałę, Jego wzgląd na inne wychodzące światła. Ta sama chwała uwydatnia się znowu na duszach i ciałach przemienionych. Włosy nasze są ową upadłą, zgasłą i zdrętwiałą chwałą, a jako nasze włosy mają się do promieni, taki też skutek zachodzi pomiędzy naszym teraźniejszym ciałem do ciała Adamowego przed upadkiem. Promieniste słońce, około ust Adamowych, odnosiło się do błogosławieństwa świętego potomstwa z Boga, który gdyby pierwsi rodzice nie byli zgrzeszyli, działałby za pomocą słowa. Adam podał Ewie rękę. Odszedłszy od owego miejsca pięknego, na którym powstała Ewa, przechadzali się po raju. Patrząc na wszystko i ciesząc się wszystkiemu. Było to najwyższe miejsce w raju. Wszystko tam błyszczało i jaśniało bardziej aniżeli na innych miejscach. Drzewo żywota i Drzewo wiadomości. Wśród jaśniejącego ogrodu widziałam wodę. A w tej wodzie rzekę, połączoną z jednej strony z lądem, za pomocą grobli. Tak na wyspie, jak na grobli było pełno pięknych kwiatów, zaś na pośrodku wyspy stało piękne drzewo, wznoszące się nad wszystkie inne, niejako opiekując się nimi. Grunt wyspy był korzeniem tego drzewa, okrywało ono całą wyspę. A chociaż było bardzo szerokie, to czubek był zupełnie spiczasty. Gałęzie rozchodziły się prosto, a z tych gałęzi znowu nowe gałęzie, jakby małe drzewka, wznosiły się w górę. Liście były delikatne, owoce żółte leżały w liściastych łóżkach jak oponczek róży. Drzewo było podobne do cedrów. Nie przypominam sobie obym przy owym drzewie kiedykolwiek Adama lub Ewę albo jakie zwierzę widziała. Natomiast widziałam tam przecudne, szlachetne, białe ptaszki, śpiewające w gałęziach tego drzewa. Było to drzewo Żywota. Właśnie przed groblą prowadzącą na wyspę stało drzewo wiadomości. Pień był pokryty łuskami. Jak u palmy, liście, które bezpośrednio z pnia wyrastały, były bardzo wielkie i szerokie, i podobne do podeszwy. Z przodu, w liściach schowane, wisiały owoce, po pięć w kształcie grona, w przodku jeden, a na około szypułki cztery. ów owoc, żółty, był bardziej podobny do gruszki lub figi, aniżeli do jabłka. Miał pięć żył, a część górna wyglądała jak pępek. Owoc był miękki jak figa, koloru cukru brunatnego, z żyłami jak krew czerwonymi. Drzewo było u góry wyższe aniżeli na dole, a gałęzie zginały się do samej w ziemi. Widzę gatunek tego drzewa jeszcze w krajach gorących. Spuszcza wyrostki swych gałęzi ku ziemi, gdzie korzenie zapuszczają i w nowe pnie wyrastają, a te znowu dalej się rozrastają, tak, że jedno takie drzewo nieraz wielkie przestrzenie gęstymi okrywa altanami, pod którymi liczne mieszkają rodziny. Nieco dalej, na prawo od drzewa wiadomości, widziałam mały, jajowaty. Nieco spadzisty pagórek z połyskujących czerwonych ziaren i rozmaitych kolorowych kruszców. Stopnie miały formę kryształów. Naokoło niego stały cienkie drzewa, dość wysokie, by stojąc na pagórku, nie być od nikogo widzianym. Także zioła i inne rośliny rosły naokoło tego pagórka. Te drzewa i rośliny. Miały kwiaty i owoce mocne i kolorowe. Nieco dalej, na lewo od drzewa wiadomości, widziałam w klęskłość małą dolinę. Wyglądała jakby z białej, miękkiej ziemi lub z mgły utworzona. A pokrytą była białymi kwiatkami i urodzajnym pyłem. Także i tutaj były różne rośliny, Lecz mniej kolorowe, miały też więcej pyłu aniżeli owocu. Zdawało mi się, jakoby te dwa miejsca w pewnym ze sobą stały stosunku jakoby pagórek wyjęty był z tej doliny, albo jakoby w dolinę miał być położony. Były jak nasienie i rola. Oba miejsca wydawały mi się święte. Jaśniały oba. Przede wszystkim pagórek. Pomiędzy nimi a drzewem wiadomości były liczne małe drzewka i krzewy. To wszystko i w ogóle cała natura było jakby przezroczyste i pełne światła. Owe dwa miejsca były miejscem pobytu pierwszych rodziców. Drzewo wiadomości oddzielało niejako te miejsca od siebie. Sądzę, że Pan Bóg po stworzeniu Ewy te miejsca im przekazał. Widziałam też, że z początku bardzo rzadko wspólnie chodzili. Przechadzali się bez najmniejszej porządliwości, każdy na swoim miejscu. Zwierzęta zachowywały się niewymownie szlachetnie. Jaśniały też i były im posłuszne. Zwierzęta stosownie do gatunków. Miały osobne miejsca pobytu, osobne drogi i odrębności, a wszystko to mieściło w sobie wielką tajemnicę prawa Bożego i związku ze sobą. Widziałam Adama i Ewę po raz pierwszy razem przechadzających się w raju. Zwierzęta przystąpiły do nich i towarzyszyły im. Więcej były zajęte Ewą, aniżeli Adamem. W ogóle Ewa bardziej zajęta była ziemią i stworzeniami. Częściej patrząc ku ziemi, to się znowu oglądając, wydawała mi się też ciekawsza. Adam zachowywał się spokojniej i był bardziej Bogu oddany. Spośród wszystkich zwierząt, mianowicie jedno bardziej aniżeli inne, przyłączyło się do Ewy. Było to zwierzę bardzo miłe, łaskliwe i gładkie. Nie znam drugiego, któremu bym mogła je porównać. Było zupełnie gładkie i cienkie, jakoby żadnych nie miało kości. Tylne nogi były krótkie, a na tych nogach biegało w postaci wyprostowanej. Miało spiczasty ogon, zwieszający się ku ziemi. Koło łba. Miało krótkie, małe łapy. Łeb był okrągły i bardzo krótki, a w pysku poruszał się bardzo delikatny języczek. Brzuch, piersi i szyja były biało-żółtawe, zaś cały grzbiet brunatny, jak u węgorza. Było mniej więcej wysokie jak dziesięcioletnie dziecko. Zawsze było przy Ewie. A tak się łasiło, tak się poruszało zgrabnie, wskazując to na tę, to na ową stronę, że się Ewie bardzo spodobało. Dla mnie było to zwierzę czymś okropnym i ciągle jeszcze stoi mi przed oczyma. Nie widziałam, czy Adam lub Ewa go się dotknęły. Przed upadkiem wielka przestrzeń dzieliła ludzi od zwierząt. Nie widziałam, żeby pierwsi ludzie jakiegoś dotykali się zwierzęcia. Były one wprawdzie poufalsze względem ludzi, lecz były bardziej od nich oddzielone. Gdy Adam i Ewa znowu na owojaśniające miejsce powrócili, przystąpiła do nich jakaś postać lśniąca, jakoby męża poważnego, pokrytego siwym włosem i zdawało mi się, że ta postać wszystko im dała, i coś rozkazała. Nie bali się, lecz spokojnie słowom tej postaci się przysłuchiwali. Gdy owa postać zniknęła, wydawali się szczęśliwymi i bardziej zadowolonymi. Zdawało się, jakoby więcej zrozumieli i większy porządek we wszystkim widzieli, czuli bowiem teraz wdzięczność w swoich sercach. Wielką wdzięczność czuł Adam. Nawet większą aniżeli Ewa, która bardziej myślała o szczęściu i o tych przedmiotach, aniżeli o wdzięczności. Nie była tak oddaną Bogu jak Adam. Bujała duszą bardziej w naturze. Zdaje mi się, że trzy razy przez raj się przeszli. Teraz widziałam Adama zatopionego w modlitwie dziękczynnej i podziwianiu. Znowu na lśniącym pagórku, a na tym samym pagórku, na którym we śnie pogrążony miał widzenie, podczas którego Pan Bóg niewiastę z jego boku utworzył. Adam stał samotny pod drzewami. Widziałam Ewę, zbliżającą się do drzewa wiadomości, jakoby koło niego przejść chciała. Owo zwierzę znowu było przy niej. A jeszcze bardziej się łasiło, jeszcze prędzej się poruszało. Także ten wąż zupełnie ją opanował, że jej bardzo się spodobał. Teraz wąż wszedł na drzewo i stanął na nim tak wysoko, że zrównał się z głową Ewy. Zaś pazurami trzymający się pnia obrócił się głową do Ewy, mówiąc, że gdyby jadła. Z owocu tego drzewa byliby wolnymi, nie byliby już dłużej niewolnikami i wiedzieliby w jaki sposób mają się rozmnażać. Wiedzieli już, jak się pomnażać mieli, lecz słyszałam, że jeszcze nie pojmowali, jak to wedle woli Bożej czynić mieli i że gdyby byli wiedzieli, a pomimo to zgrzeszyli, na ten czas zbawianie nie byłoby możliwe. Ewa coraz bardziej się namyślała, coraz bardziej pożądała tego, o czym mówiło zwierzę. Działo się z nią coś, co ją poniżało. Trwoga mnie przejęła. Potem spojrzała na Adama, stojącego jeszcze zupełnie spokojnie pod drzewami, i zawołała na niego, a on przyszedł. Ewa. Poszła mu naprzeciw, a potem znowu się wróciła. Wahała się. Była niespokojną. I znowu poszła, jakoby chciała przejść koło drzewa. Zbliżyła się teraz do niego z lewej strony i stanęła za nim, podczas gdy długie, zwieszające się liście ją okrywały. Drzewo było u góry szersze aniżeli na dole. A szerokie gałęzie zwieszały się ku ziemi. Na miejscu, na którym stała Ewa, wisiał szczególnie piękny owoc. Gdy Adam przyszedł, ujęła go Ewa za ramię, wskazując na mówiące zwierzę, a Adam słuchał. Ująwszy go za ramię, po raz pierwszy się go dotknęła. On się jej nie dotknął, lecz coraz ciemniej jej się robiło. Widziałam, że zwierzę pokazało Ewie owoc, lecz nie odważyło się zerwać go dla niej. Ponieważ jednak Ewa owocu pożądała, zwierzę takowy zerwało i jej podało. Był to owoc najpiękniejszy, zerwany z pośrodka pięciu razem wiszących owoców. Widziałam, że teraz Ewa, zbliżywszy się z owocem do Adama, podała mu owoc i że bez zezwolenia Adama byłby grzech popełniony. Zdawało mi się, jakoby owoc rozpadał się w ręku Adama i jakoby Adam obrazy w nim widział, jakoby teraz poznali, czego poznać nie mieli. Wewnątrz owocu było pełno żył, czerwonych jak krew. Widziałam, że oblicza ich coraz bardziej się zaciemniały i że coraz głębiej się zapadali. Zdawało mi się też, że słońce ustępowało. Zwierzę zeszło z drzewa. Widziałam, jak na wszystkich czterech łapach uciekało. Nie widziałam, jakoby jedli owoc ustami, jak po dziś dzień, jednakże owoc pośród nich znikał. Widziałam, że Ewa już zgrzeszyła, kiedy wąż siedział na drzewie, albowiem miała własną wolę. Dowiedziałam się przy tym o rzeczach, których dokładnie oddać nie potrafię. Wąż zdawał się być postacią i figurą ich woli na wzór istoty, z którą wszystko czynić i okazać mogli. Ich wolę opanował. Szatan. Przez pożywanie owocu nie był jeszcze grzech spełniony, lecz ten owoc drzewa, zwieszającego gałęzie swoje ku ziemi i tak zawsze nowe, wydające rozsadki, które tak samo i po upadku się rozmnażają, mieścił w sobie pojęcia o własnomocnym rozpłodzie i zmysłowym zaszczepieniu odłączającym od Boga. Tak więc, Wskutek pożywania owocu zakazanego, razem z nieposłuszeństwem, wstąpiło w naturę ludzką oddalenie się stworzenia od Boga, zasadzanie w sobie i przez siebie samowolne, pożądanie. Skutkiem pożywanego owocu był przewrót, poniżenie natury, grzech i śmierć. Błogosławieństwo świętego i czystego pomnażania się z Boga i przez Boga, dane Adamowi po utworzeniu Ewy, wskutek tego pożywania Adam znowu stracił. Zdawało mi się bowiem, jakoby Pan Bóg, gdy Adam zszedł z pagórka, by powiedz do Ewy, go chwytał i mu coś odbierał. Zdawało mi się także, jakoby stąd zbawienie świata przyjść miało. Gdy razu pewnego podczas uroczystości niepokalanego poczęcia Pan Bóg mi tę tajemnicę objawił. Widziałam w Adamie i Ewie połączone życie cielesne i duchowe wszystkich ludzi. Widziałam też, jak to życie w skutek upadku było zepsute i ze złem zmieszane. I jak nad tym życiem panowały duchy upadłe. Widziałam jednakowoż drugą osobę Bóstwa, jakby skrzywym ostrzem, stępującą i Adamowi błogosławieństwo odbierającą, nim na grzech zezwolił. W tej samej chwili widziałam z boku Adama występującą dziewicę i wznoszącą się, jako chmurkę jasną do chwały Bożej. Wskutek pożywania owocu. Adam i Ewa byli jakby odurzeni, zaś co do zezwolenia na grzech, wielka w nich nastąpiła zmiana. Lecz wąż był w nich, istota węża ich przeniknęła, dostał się konkol do pszenicy. Ustanowiono obrzezanie za karę i jako zadośćuczynienie. Jako z wino rośli wycina się pierwszą gałązkę, by wino nie dziczało, nie kwaśniało i nie stało się nieurodzajnym, podobnie musiało się stać z człowiekiem, skoro znowu miał być uszlachetnionym. Gdy razu pewnego objawił mi Pan Bóg uleczenie z upadku, widziałam jak Ewa, wychodząc z boku Adama, szyję już wyciągając ku owocowi zakazanemu, Szybko do drzewa pobiegła, obejmując je. Widziałam jednakowoż też, jak Jezus, zrodzony z niepokalanej dziewicy, spiesząc do krzyża, takowy objął. I jak potomkowie, zaćmieni i poćwiartowani przez Ewę, przez mękę Jezusa zostali oczyszczeni, i że boleściami pokuty miłość własnej osoby wyrugować trzeba. Słowa epistoły, że syn służebnicy nie ma być współdziedzicem, tak zawsze pojmowałam. Służebnica oznacza ciało i niewolnicze poddaństwo. Małżeństwo jest stanem pokuty i wymaga wyrzeczenia, modlitwy, postów, jałmużny i intencji powiększania królestwa Bożego. Przed Grzechem Adam i Ewa inaczej wyglądali od nas ludzi mizernych. Spożywszy jednakże owoc zakazany, zamieniło się w nich wszystko, co dotąd było duchowym, w ciało, w rzecz, narzędzie, naczynie. Dotąd byli zjednoczeni w Bogu, pragnąc siebie w Bogu, teraz rozłączeni są we własnej woli, a ta własna wola jest miłością własną, miłością grzechu i nieczystością. Wskutek pożywania owocu zakazanego oddalił się człowiek od stwórcy i zdawało się, jakoby twórczość w sobie samym przyjął. Wszystkie władze, siły i przymioty i obcowanie tychże ze sobą i z całą naturą zamieniły się w człowieku w przedmioty cielesne różnych kształtów i wykonań. Wpierw był Adam z Boga panem całej natury. Teraz wszystko w nim stało się naturą. Był panem ujarzmionym i skrępowanym przez sługę własnego, z którym odtąd pasować się będzie i walczyć z nim musi. Nie umiem tego dobrze wypowiedzieć, jakby człowiek przyczynę i cel wszystkich rzeczy przedtem brał z Boga, i jakoby to wszystko od tej chwili w swoją przeniósł istotę. Tak. Że ono teraz nad nim panuje. Widziałam wnętrze, wszystkie organy człowieka, a przedstawiały mi się jako cielesne i zgniłe pierwowzory stworzeń i tychże ze sobą obcowania, począwszy od gwiazd, aż do najmniejszych zwierzątek. Wszystko to w nim działało. Od wszystkiego był zależnym. Miał z tym do czynienia, musiał z tym walczyć, musiał cierpieć. Nie mogę tego jeszcze wypowiedzieć, a to dlatego, ponieważ również jestem człowiekiem upadłego rodzaju ludzkiego. Człowiek jest na to stworzony, by zapełnił miejsce upadłych aniołów. Gdyby grzech nie był popełniony, rozmnażałby się człowiek tylko do puty, Dopóki by nie wyrównał liczby upadłych aniołów, potem nastąpiłby koniec stworzenia. Gdyby Adam i Ewa jeden tylko rok bez grzechu byli przeżyli, na ten czas nigdy by już nie byli upadli. Wiem na pewno, że nie prędzej nastąpi koniec świata, dopóki liczba upadłych aniołów się nie wyrówna. Dopóki wszystkiej pszenicy z pomiędzy plew nie sprzątną. Miałam raz wielkie i dokładne objawienie o grzechu i o zbawieniu. Widziałam wszystkie tajemnice jasno i dobitnie, i rozumiałam je, lecz nie umiem wszystkiego słowami wypowiedzieć. Widziałam grzech. Począwszy od upadku Aniołów i Adama, aż do dnia dzisiejszego, w niezliczonych Jego rodzajach. Widziałam też wszystkie przygotowania celem naprawienia i zbawienia, aż do przyjścia na świat i śmierci Zbawiciela. Pokazał mi Pan Jezus wielkie pomieszanie i wewnętrzną nieczystość wszystkich rzeczy i wszystko, co od początku. Dla oczyszczenia i naprawienia był uczynił. Wskutek upadku aniołów dostało się wiele złych duchów na ziemię i do powietrza. Widziałam, że wiele złością ich było nasyconym i przez nich opętanym. Pierwszy człowiek był wzorem Bożym, był jak niebo wszystko w nim i z nim się jednoczyło. Postać jego była odbitką postaci boskiej. Ziemia i stworzenia miały stać się jego własnością. Miał ich używać, lecz z Boga, dziękując mu. Był wolnym, a dlatego wystawionym na próbę, wskutek czego nie miał pożywać z drzewa. Na początku wszystko było równe. Gdy ów lśniący pagórek, na którym stał Adam. Coraz wyżej się podnosił, gdy biała, kwiecista dolina, na której widziałam Ewę, coraz bardziej się zapadała. Już zbliżał się niszczyciel. Po upadku wszystko było inaczej. Wszystkie formy utworu były stworzone i leżały w nich rozsypane. Wszystko, co się dotąd z sobą zgadzało, stało się niezgodnym. Z jednego zrobiło się wiele, i nic nie brali więcej ze samego Boga, lecz tylko ze siebie. Byli dawniej wzorami Bożymi, teraz stali się wzorami własnymi, spowodowanymi grzechem. Mieli teraz łączność z upadłymi aniołami. Poczęli ze siebie i z ziemi, a tak z nimi, jak z ziemią, styczność mieli upadli aniołowie. A wskutek nieskończonego pomieszania i rozproszenia ludzi ze sobą i upadłą naturą powstała ogromna rozmaitość grzechu, winy i niedoli. Oblubieniec mój pokazał mi to wszystko zupełnie jasno i zrozumiale jaśniej, aniżeli się codziennie widzi. Wtedy sądziłam, że to dziecię pojąć może, a jednakowoż opowiedzieć tego nie umiem. Pokazał mi plan i drogi prowadzące do zbawienia od samego początku i wszystko, co był uczynił. Poznałam też, że niesłusznie mówią, iż Jezus nie potrzebował stać się człowiekiem i umrzeć za nas na krzyżu, że wszechmocą swoją mógł być inaczej uczynić. Widziałam, że uczynił to z nieskończonej doskonałości, litości i sprawiedliwości, że wprawdzie zmusić Pana Boga nie można, że jednakowoż czyni, co mu się podoba i jest czym jest. Widziałam Melchizedeka jako Anioła i jako Pierwowzór Jezusa, jako Kapłana na Ziemi. O ile kapłaństwo jest w Bogu, był on kapłanem wiecznego porządku jako anioł. Widziałam, jak przygotowywał, zakładał, budował i rozłączał pokolenia ludzkie. Także Henocha i Noego, znaczenie i działalność widziałam. A pośród tego widziałam działające Królestwo Piekła. Istokrotne zjawiska i działanie ziemskiego, cielesnego i szatańskiego bałwochwalstwa, i pewne do siebie podobne, lecz zapowietrzone, do nieustającego grzechu prowadzące i kuszące formy. Tak więc widziałam wszystkie grzechy, i wszystkie początki, i pierwowzory zbawienia, które wedle rodzaju swego, tak samo były podobne do Boga jak sam człowiek był wzorem Boga. Widziałam wszystko od Abrahama do Mojżesza, od Mojżesza aż do proroków, a zawsze razem z pierwowzorami w naszym najbliższym świecie. Tutaj na przykład dowodzono, dlaczego kapłani nie mogli więcej dopomóc i uleczać i dlaczego im to się więcej nie udaje, albo przynajmniej z tak rozmaitym udaje się skutkiem. Widziałam ten dar kapłaństwa wśród proroków. Widziałam też przyczynę ich formy. Widziałam na przykład Elizeusza, podającego Giezjemu laskę, by ją położył na martwe dziecko niewiasty z Sunam. W tej lasce spoczywała moc i posłannictwo Elizeusza w sposób duchowy. Ta laska była jego ramieniem, dalszym ciągiem jego ramienia. Widziałam tutaj wewnętrzne znaczenie pastorału, biskupów, berła królów i ich potęgi, połączonej z wiarą, która ich, że tak powiem, z Bogiem łączy, zaś od wszystkiego innego odłącza. Lecz Gezi nie wierzył dość mocno, zaś matka wierzyła, że tylko jedyny Elizeusz jej pomóc może, a ponieważ wskutek ludzkiej zarozumiałości, Powątpiewano o boskiej mocy Elizeusza i jego laski, przeto też laska dziecka nie uleczyła. Widziałam jednakowoż, jak Elizeusz położył ręce swoje na ręce dziecka. Usta na usta dziecka, piersi na piersi dziecka i się modlił, wskutek czego dusza dziecka powróciła do ciała. Widziałam też objaśnienie tego sposobu leczenia, widziałam, jaki zachodził stosunek i pod jakim względem ten sposób leczenia był figurą śmierci Jezusa Chrystusa. W Elizeuszu, wskutek Jego wiary i daru Bożego, wszystkie bramy, łaski i zadośćuczynienia za ludzi były otwarte. Zaś po spełnionym grzechu znowu owe bramy się zamknęły. Głowa piersi, nogi i ręce. I położył się jakoby żywy, obrazowy krzyż na zwłoki chłopca, przywracając mu przez modlitwy i wiarę, życie i zdrowie, zadość czyniąc i pokutując za grzechy rodziców, popełnione głową, sercem, rękoma i nogami, a tym samym śmierć dziecka powodujące. We wszystkim widziałam pewne podobieństwo ze śmiercią krzyżową i ranami Jezusowymi. Widziałam też, że wszystko pod pewnym względem ze sobą się zgadzało. Widziałam też, że od chwili śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa nie tylko każdy kapłan, ale nawet i każdy wierzący chrześcijanin ten dar wskrzeszenia i leczenia posiadał. O ile bowiem w Jezusie żyjemy i z nim jesteśmy ukrzyżowani, o tyle bramy łaski, pochodzące z ran Jego świętych, stoją nam otworem. Miałam też liczne wizje odnoszące się do kładzenia rąk, do skuteczności błogosławieństwa i do działania ręki na rzeczy oddalone. A to wszystko objaśniono mi na przykładzie łaski Elizausza, oznaczającej rękę. Dlaczego dzisiejsi kapłani tak rzadko leczą i błogosławią? Widziałam również na przykładzie wziętym z podobieństwa, w którym wszystkie takie działania mają swój początek. Widziałam trojakich malarzy, wyciskających figury na wosku. Pierwszy z nich miał piękny, biały wosk, a był bardzo mądry i zręczny, lecz był samym sobą zajęty. Nie nosił w sobie obrazu Chrystusa, to też nic nie utworzył. Drugi malarz miał wosk blady, lecz ponieważ sam był oziębły i zarozumiały, więc nic nie zrobił. Trzeci był wprawdzie niezręczny. Ale pracował za to pilnie i z prostotą nad woskiem zupełnie żółtym i zwyczajnym. Jego praca była bardzo dobra i w niej odbijało się rzetelne podobieństwo, chociaż o rysach szorstkich. Tak samo też widziałam, że kapłani wykształceni, wynoszący się dla swej nauki nad innych, nic nie działali, podczas gdy tylko prości i pokorni. Mocka płaństwa rozszerzali, błogosławiąc i lecząc. Zdawało mi się, że chodzę do szkoły, a oblubieniec mój pokazał mi, ile od chwili poczęcia swojego aż do śmierci cierpiał, pokutował, i zadość uczynił. A widziałam to wszystko w obrazach wziętych z jego życia. Widziałam też, jak za pomocą modlitwy i ofiarowania. Boleści za innych, niejedna dusza, która na świecie wcale nie pracowała, chociaż dopiero w godzinie śmierci się nawróciwszy, zbawiona została. Widziałam, że apostołowie prawie na cały świat się rozeszli, by złamawszy potęgę szatana, wnieść weń błogosławieństwo i że owe okolice najbardziej trucizną szatana były zarażone. Lecz Jezus. Tym wszystkim, na których Duch Święty zstąpił i do dzisiaj jeszcze zstępuje, przez swoje doskonałe zadośćuczynienie tę moc wyjednał i na wieki ustanowił. Pokazano mi też, że ów dar wybawienia świata i okolic z mocy szatana za pomocą błogosławieństwa, wyrażony jest w owych słowach: Jesteście solą Ziemi. I że właśnie dlatego soli doświęconej wody się używa. Widziałam również, jak skrupulatnie wykonywaną bywa służba cielesnego życia światowego, że przekleństwo stoi w przeciwstawieniu do błogosławieństwa i że cudów w królestwie szatana, służby natury, bałwochwalstwa, czarodziejstwa, magnetyzmu, nauki świeckiej, Sztuki i wszystkich środków potrzebnych do upiększania śmierci, do przyozdabiania grzechu i zasypiania sumienia z najsurowszą i zabobonną sumiennością, nawet tacy używają, którzy w tajemnicach Kościoła katolickiego same tylko formy bałwochwalstwa widzą, któremu w każdy inny sposób tak samo dobrze służyć można, a przecież ci sami ludzie. Jak najsumienniej, w podobny sposób o całe życie doczesne dbają, także tylko Królestwo Boga, który stał się człowiekiem. Ono ma być zaniedbanym? Widziałam też, że światu służono jak najdoskonalej, podczas gdy służba Boża była bardzo zaniedbana.